7 lipca wspominamy błogosławionego Piotra Torot, męczennika. Piotr urodził się w 1912 roku w malutkiej wiosce Rakunaj w pobliżu miejscowości Rabaul na wyspie Nowa Brytania znajdującej się w archipelagu Bismarka na północny wschód od wyspy Nowa Gwinea na Oceanie Spokojnym. Jego rodzicami był anioł Toopuja i Maria Iatumul, jedni z pierwszych mieszkańców wyspy, którzy w 1898 roku stali się chrześcijanami. Piotr był ich trzecim z sześciorga dzieci i został ochrzczony zaraz po urodzeniu. Od najmłodszych lat zwracał uwagę wszystkich swoją pobożnością. Często przystępował do Komunii Świętej, był ministrantem w rodzinnej misji, parafii pod wezwaniem świętego Augustyna, i choć pracujący tam kapłan sugerował wysłanie Piotra do seminarium duchownego, jego ojciec nie wyraził na to zgody. Zgodził się natomiast, by Piotr został katechistą, świeckim pomocnikiem księdza w przygotowywaniu wiernych do sakramentów. W 1930 roku Piotr zapisał się do szkoły dla katechistów około 8 km od rodzinnej wioski i ukończył ją z wyróżnieniem 3 lata później. Otrzymał wówczas na znak osiągniętej godności krzyż katechisty. Potem wrócił do rodzinnej wioski i rozpoczął posługę. Podchodził do niej bardzo poważnie, z wielkim entuzjazmem i gorliwością. Wszędzie nosił ze sobą Biblię, którą często cytował. Pociągał za sobą wielu młodych ludzi. 11 listopada 1936 roku Piotr ożenił się z 16-letnią Paolą i Awarpit, dziewczyną z sąsiedniej wioski i, tak jak on, katoliczką. Ich małżeństwo okazało się szczęśliwe, mieli 3 dzieci. Piotr ostro przeciwstawiał się praktykowanej na wyspie poligamii i rozwodom, co z czasem stało się przyczyną wielu konfliktów z mieszkańcami wioski, władzami, a nawet z rodzonym bratem, tata Maj, który żył z 2 kobietami. W 1942 roku, podczas II wojny światowej, Nowa Brytania została zaatakowana przez Japonię. Okupanci przekształcili Rabaul, największe miasto wyspy, zatokę i przyległe tereny, w fortece i wielką bazę armii i floty. W drastyczny sposób ograniczyli oni wszelkie praktyki religijne, zabronili publicznych spotkań modlitewnych. Niebawem sytuacja Piotra jeszcze bardziej się skomplikowała, szczególnie po bitwie pod Midway w 1942 roku, gdy Amerykanie zaczęli odzyskiwać wyspy z rąk japońskich. Okupanci zmusili wówczas wszystkich misjonarzy i personel medyczny do opuszczenia wyspy, a tych, którzy pozostali, zamknęli w obozie koncentracyjnym. W tym czasie około 50% misjonarzy na Nowej Gwinei i sąsiednich wyspach zostało zamordowanych. Okupanci zniszczyli też lokalne kościoły. Piotr Torot został jedynym katolickim katechistą w okolicy. Wkrótce zbudował sam w lesie kaplicę z gałęzi, gdzie ukrywał naczynia liturgiczne. Nie tylko prowadził katechizację, ale stał się także szafarzem chrztu dzieci i dorosłych oraz świadkiem i szafarzem sakramentu małżeństwa. Udzielał schronienia ponadto i pomocy biednym. Piotr odwiedzał też internowanych księży, którym przynosił pożywienie. Kapłani w zamian przekazywali mu potajemnie Najświętszy Sakrament. Otrzymywał go też od kapłana ukrywającego się w wiosce w Unapop. Zanosił go, głównie wieczorami, jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, chorym i udzielał podczas nabożeństw niedzielnych, którym przewodniczył. Czynił to w pełni świadomy zagrożenia wobec zarządzeń okupanta, które czyniły jego działalność nielegalną. Japończycy zaczęli też wywierać nacisk na miejscowych przywódców, by zerwali ich z chrześcijaństwem. Chcąc pozyskać ich przychylność, aktywnie popierali poligamię i doprowadzili do jej formalnej legalizacji. To jeszcze bardziej skomplikowało sytuację Piotra, który od dawna pozostawał w konflikcie z wieloma lokalnymi przywódcami praktykującymi wielożeństwo. Tata Mai, brat Piotra, doniósł Japończykom o jego działalności. Wkrótce jednak poprosił go o przebaczenie, a po wojnie za własne pieniądze odbudował kościół w Rakunai jako zadośćuczynienie za zdradę. W 1943 roku Japończycy wezwali Piotra na przesłuchanie i zażądali ograniczenia jego działalności duszpasterskiej. On jednak nie posłuchał.
W związku z tym w marcu 1943 roku zabronili mu prowadzenia jakiejkolwiek działalności religijnej i tym razem Piotr nie podporządkował się ich zarządzeniom. Następnie w Boże Narodzenie 1944 roku Piotr został po raz pierwszy aresztowany, lecz po kilku dniach zwolniony. Dalsze pełnienie posługi groziło wprost karą śmierci. Ponownie aresztowano Piotra w kwietniu 1945 roku, tym razem na podstawie donosu znajomego policjanta wysługującego się Japończykom, który pragnął posiąść żonę protestanckiego pastora posługującego na wyspie. Gdy Piotr przyznał się do odprawiania nabożeństwa i sprzeciwił się bigamii, został pobity i zamknięty w obozie koncentracyjnym w Wainara, niedaleko Rabaul, zorganizowanym w jednym z tuneli, które Japończycy wydrążyli rękami papuasów na wyspie. Odwiedzającej go żonie powiedział: „Jestem tu, bo sprzeciwiam się zrywaniu więzi małżeńskiej za przyczyną tych, którzy nie pragną rozszerzania się Królestwa Bożego”. Piotra poddano torturom i po farsie procesu skazano go za organizowanie religijnych zgromadzeń, sprzeciwianie się poligamii i prowadzenie działalności katechetycznej na 2 miesiące więzienia. W nim traktowany był gorzej niż pozostali więźniowie. Tuż przed końcem kary Japończycy próbowali zmusić go do samobójstwa. Gdy Piotr odmówił, zapowiedzieli wizytę jakiegoś medyka. Wieczorem, a miało to miejsce około 7 lipca 1945 roku, Piotr został zaprowadzony do pokoju przesłuchań. Podejrzany lekarz zrobił mu zastrzyk, później dał mu coś do picia, a w końcu włożył mu w uszy i do nosa watę. Następnie zmuszono go do położenia się. Piotr nagle dostał konwulsji i wyglądał, jakby miał wymiotować. Wówczas jeden z obecnych w pokoju przykrył dłonią jego usta i trzymał je aż do ustania konwulsji. Następnego dnia oprawcy odnaleźli jego ciało w celi, zaskoczony tym, że nie żyje. Oficjalnie uznano, że zmarł z powodu malarii i wydano jego ciało rodzinie. Pogrzeb Piotra stał się manifestacją patriotyczną, w której wzięło udział wielu rodaków. Na grobie, na prostym drewnianym krzyżu na cmentarzu katolickiej misji w Rakunai, umieszczono napis „Męczennik za wiarę”. Japońscy mordercy Piotra Torot stanęli w 1946 roku przed sądem w Rabaul. Początkowo zaprzeczali udziałowi w zbrodni, ale pod presją prokuratora w końcu przyznali się. Zostali skazani na 25 lat więzienia. 17 stycznia 1995 roku Piotra beatyfikował święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Filipin, Papui Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.